Cześć, witam Synergik w kolejnym NR Flashu. Minął kolejny tydzień. Wielu uważało, że NR Flash to będzie w ogóle seria, która dosyć szybko umrze, a tymczasem 100 któryś już odcinek oznacza to, że już ponad 100 tygodni to się dzieje. Aż nawet powiem Wam szczerze, że nie wiem, bo chociaż ja u siebie to mam ponumerowane, ale zaraz zobaczę, który to odcinek zobaczę albo i nie zobaczę. Pewnie gdzieś to mam pokitrane, bo ja ogólnie mam tutaj zrobiony taki backup. 107 odcinek, czyli 108 tygodni już NR Flash działa i jak widzę, przyjęło się to i myślę, że wielu z Was polubiło ten format przekazywania Wam najnowszych wieści z gamingu. Zanim jednak przejdziemy do odcinka i przede wszystkim opowiem Wam jeszcze co z Pepperem, kilka słów od sponsora tego odcinka. OVH Cloud, światowy lider w dostarczaniu rozwiązań serwerowych, do 7 września przeprowadza promocje na serwery prywatne już od 22 zł miesięcznie. Promocją są też objęte rozwiązania dedykowane, jak i infrastruktura oparta na chmurze. OVH Cloud działa już w 150 krajach, oferując sporą gamę rozwiązań dla klienta indywidualnego, jak i korporacji. Od prostych serwerów po trenowanie sztucznej inteligencji. 400 tysięcy serwerów rozmieszczonych na 4 kontynentach, stworzonych specjalnie pod Twoje potrzeby. OVH Cloud, Twoje miejsce w sieci. No dobrze, przejdźmy do wiadomości. Na początek mały update, jeżeli chodzi o Peppera, bo mam tutaj w sumie dobre wieści. Jak wiecie, podejrzewali u Peppera chłoniaka, jednakże nie są w stanie, weterynarz nie był w stanie tego określić tak po prostu z jakichś badań, trzeba by było po prostu go rozkroić i zrobić biopsję. Natomiast chłoniak niestety jest taką chorobą, która można powiedzieć, że zabija koty dość szybko, a Pepper jak na razie czuje się lepiej, więc jest to bardzo prawdopodobne, że jednak nie jest to chłoniak, ale jakieś poważne zapalenie jelit, które tak naprawdę w chłoniaka może się przeistoczyć. Aczkolwiek myślę, że zaczęliśmy działać dość konsekwentnie i dość tak intensywnie, także Pepper dzisiaj czuje się lepiej, jest na specjalnej karmie. To w ogóle jest mała ciekawostka, bo powinien jeść tłuszcze, jakich jeszcze w życiu nie jadł. I na przykład je teraz koninę, a powinien jeść mięso z kangura. Tak? Są saszety dla kotów z kangura. Aczkolwiek w Polsce niestety już niedostępne, bo było ich kilka ich wykupiłem, a reszta jest już niestety w Polsce nie można dostać. W każdym razie teraz jest na, teraz konie z kopytami rąbię. W każdym razie lepiej się czuję i jest taki już do życia, tak? Już trochę mu się to wygasiło, to zapalenie płuc, już to na USG lepiej wygląda. Także prawdopodobnie to nie był chłoniak, tylko to zapalenie jelit, no ale to też nie jest taka wcale mniej poważna choroba, bo też dosyć poważna. Ale miejmy nadzieję, że dzięki temu, że jest teraz na diecie i dostaje sterydy, będzie czuł się lepiej. Dobra, słuchajcie, na początek chciałbym Was zaprosić 8-10 września w Brzegu. Odbędzie się festiwal Retrosfera, która to już chyba 5. edycja Retrosfery, tak mi się przynajmniej wydaje. Chętnie bym się pojawił, ale niestety mam inne plany, natomiast jeżeli gdzieś tam w pobliżu mieszkacie, to chciałbym Was zaprosić. To są 3 dni, będą turnieje, będą prelekcje, jedną z prelekcji poprowadzi chociażby Grysław, będzie RPG, będą koncerty, między innymi widzę, że na koncercie, tutaj mała ciekawostka, wystąpi Dapit, z którym oczywiście nagrywałem jakiś czas temu rozmowę, wywiad, ciężko powiedzieć jak to nazwać, natomiast fajnie się zapowiada. Będą różne oczywiście strefy, nietypowe kontrolery, strefy neo-retro, będzie muzyka z winyli, także dużo, dużo fajnych rzeczy, które się odbędą. Także jeszcze raz przypominam, 8-10 września 2023, Ratusz Miejski w Brzegu, województwo opolskie, tak żeby jeszcze tutaj bardziej dokładnie Wam tą powiedzieć. Jeżeli jesteście zainteresowani wbiciem, zachęcam do spojrzenia w opis mojego filmu, macie tam link do całego wydarzenia, w którym można sobie
o którym można sobie poczytać. Chyba najważniejszą wiadomością dla mnie z zeszłego tygodnia było to, że zamknięto studio Volition, która no, ostatnio zasłynęła z czwartej części Saints Row, które niestety nie za bardzo się spodobało. Znaczy może tak, nie uważam, że to była totalnie zła gra. Uważam, że był to średniak, ale jak pokazują dzisiejsze gry, dzisiaj średniak to tak naprawdę bardzo często skazanie firmy już na zamknięcie swoich podwoi. Tak się niestety stało z Volition. A wraz z nimi nie żegnamy tylko serii Saints Row, między innymi również serię Descent, która również potem przeistoczyła się w serię Free Space, czyli można powiedzieć taki pierwszy klon Dooma, który dział się całkowicie w trójwymiarze, gdzie można było jeszcze latać stateczkiem. Pamiętam pierwsze dwie części Descenta, dwójkę jeszcze gdzieś mam, na jakimś ruskim tłoku chyba. Natomiast pamiętam, że Descent to była taka gra, no powiedzmy, o wiele bardziej zaawansowana względem na przykład Dooma, tak? No ale oprócz tego jeszcze oczywiście Red Faction, które dość często nadal się pojawia pytanie, czy będzie coś z Red Faction. Volition stworzyło jeszcze Summonera, no i oczywiście Punishera, czyli tego Punishera, tego najbardziej lubianego Punishera z motywem chyba zabijania, zaraz zobaczę, chyba tak, z motywem przesłuchiwania, tak? Jest u mnie na kanale akurat w to było grane Punisher. Także zamykają swoje podwoje. To był Saints Row tak naprawdę piąty. Właściwie to był reboot, bo to w zasadzie było po prostu nazwane Saints Row. No w każdym razie był to reboot z gry z 2006 roku, żeby być bardziej dokładnym. W każdym razie Volition zamknęło swoje podwoje. Co dalej? Nie wiadomo, ale to też pokazuje w jakim momencie jesteśmy, jeżeli chodzi o branżę gier wideo, że tak jak mówię, jedno, nawet nie potknięcie się, bo ciężko powiedzieć, że Saints Row było potknięciem, no nie była to wybitna gra na pewno, natomiast była to gra powiedzmy taka do zagrania, średniak do zagrania, ale dzisiaj właśnie takie gry powodują, że no, firmy nie potrafią przetrzymać takich, powiedzmy, premier swoich gier, które są uznawane za średnie i niestety musiało się studio zamknąć. Przypominam, że już 5 października zagramy sobie w Assassin's Creed Mirage. Ja powiem wam, że ten Mirage, kurczę, no mnie to naprawdę, tutaj powiem wam, strasznie się jaram tym Mirażem i mam nadzieję, że naprawdę tutaj Ubisoft dowiezie. Bardzo kibicuję przede wszystkim, bardzo kibicuję Ubisoftowi, żeby to się udało, żeby ten Assassin's Creed naprawdę im pyknął, bo wydaje mi się, tak jak mówiłem już wielokrotnie, jest to probierz tego, co będzie wydawane przez Ubisoft w przyszłości. I bardzo bym chciał, żeby Assassin's Mirage jako gra krótsza, mniejsza, bardziej skondensowana, bardziej skompresowana osiągnęła spory sukces, dzięki czemu możliwe, że kolejne gry już nie będą takie rozwleczone, co pokazał już ostatni Far Cry Ubisoftowi, że gracze no już są tym zmęczeni, tymi wielkimi otwartymi światami i powtarzalnymi zadaniami, tak? Także liczę na to, że Mirage naprawdę się uda i będzie naprawdę to jakby nowa era Ubisoftu, który zacznie robić gry po prostu bardziej skondensowane, dzięki czemu będzie można łatwiej się skupić na fabule i będą one bardziej jakby takie zwarte, tak? Ja akurat tego powiem, przyznam szczerze, że ja bym tego potrzebował. Ciekawa wiadomość z CDP-u. Pamiętacie, że przed premierą Cyberpunka CDP zapowiedział, że pojawią się dwa dodatki do swojej gry, natomiast okazało się, że pojawi się tylko jeden dodatek. I pytanie dlaczego? I CD Projekt zabrał głos w tej sprawie i okazało się, że
Powód jest taki, że odchodzą od swojego silnika, od Red Engine, na rzecz Unreal Engine 5, no i nie chcą już robić kolejnego dodatku na Red Engine, bo Cyberpunk oczywiście działa na Red Engine, więc pierwszy dodatek będzie również na Red Engine i kolejny dodatek pewnie też by musiał być na Red Engine. Oczywiście mogliby się pokusić na przeniesienie Cyberpunka na Unreal Engine 5, ale pewnie to by było masa roboty, więc tego nie chcą się tego podejmować. Natomiast mamy tutaj kilka ciekawych informacji. Wiadomo, że powstaje już nowy Wiedźmin 4, który oczywiście będzie na Unreal Engine 5, jak podaje CD Projekt. Podpisali 15-letnią umowę z Epic, także możemy się spodziewać, że kolejne gry, jakiekolwiek gry większe od CDP-u będą na pewno na Unreal Engine 5. No powiem tak, zobaczymy, jak poradzi sobie Widmo Wolności. Ja też mocno kibicuję temu projektowi, bo dzisiaj Cyberpunk nie jest tą grą, która była na premierę. Jeżeli nie graliście jeszcze, czekacie, aż gra będzie połatana, to jest teraz dobry moment, żeby sobie tego Cyberpunka skończyć i czekać na spokojnie na dodatek. Ja uważam, że dzisiaj Cyberpunk jest absolutnie zupełnie inną grą niż ja grałem na Xboxie, pełną błędów, jakichś bugów. I dzisiaj gra się w to naprawdę dobrze. W każdym razie, Widmo Wolności zadebiutuje 26 września. I to jest w ogóle ciekawostka, bo wcześniej na przykład dodatki Krew i Wino i Serca z Kamienia miały pudełkowe wersje i też byłem ciekawy, czy CD Projekt wyda wersję pudełkową. Okazuje się, że jest edycja kolekcjonerska Widma Wolności, ale nie zawiera ona gry. Jest tam jakaś figurka, komiks i jakieś tam inne rzeczy, natomiast nie zawiera ona gry, ale faktycznie CD Projekt wypuścił coś takiego. No cóż, tak czy tak, 26 września już sobie zagramy w dodatek Widmo Wolności i przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekawy, bo lista poprawek jest naprawdę pokaźna i myślę, że tutaj warto na ten projekt zwrócić uwagę, nawet jeżeli nie czekaliście na tego Cyberpunka, tak jak mówię, teraz jest dobry czas, żeby sobie w niego zagrać. A skoro jesteśmy już przy Cyberpunku, niejaki Hulk Hogan, osoba, która zajmuje się modowaniem gier, jest to nasz rodak, Polak, zajął się HD Reworked, czyli podbiciem jakości tekstur w Cyberpunku. Rzadko wspominam o tych modach, ale muszę przyznać, że fajnie to wygląda. Na razie Hulk Hogan zamieścił tylko porównanie tekstur, jak wyglądały wcześniej, jak będą wyglądać teraz, ale przyznam szczerze, że wygląda to naprawdę nieźle i osoby, które lubią grać na modach, ja na przykład jestem osobą, która nie lubi grać na modach, ale widać, że tutaj mocno podbił jakość tych tekstur i wygląda to naprawdę dobrze. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście w ruchu wyglądało i jakich będzie wymagało oczywiście sprzętów, aby to ruszyć w całkiem niezłej prędkości. Niemniej, jeżeli jesteście zainteresowani modowaniem Cyberpunka, no to myślę, że ten mod Hulka Hogana powinniście mieć tutaj gdzieś na oku. Dobrze, i kolejna wiadomość, która w zasadzie jest oczywista. To są przecieki, plotki, ale można powiedzieć, że w zasadzie te plotki, które co prawda nie są potwierdzone, ale można uznać, że te plotki to są z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Powstaje sequel Hogwarts Legacy. Poprzednia część według sprzedawcy, czy tam według wydawcy, sprzedała się w 15 milionach kopii, także jest to naprawdę fenomenalny wynik. I nic dziwnego, że druga część Hogwarts Legacy powstaje i prawdopodobnie będzie to seria, która będzie rozwijana przez dłuższy czas. I ja się nie dziwię, pierwsza część Hogwarts Legacy naprawdę mega dobra gierka, polecam nawet graczom, którzy nie są fanami Harry'ego Pottera, naprawdę dobry tytuł, dobrze zrobiony. I cóż, no możemy się spodziewać kolejnej części Hogwarts Legacy, nie wiadomo kiedy, natomiast chciałbym przypomnieć, że czekamy jeszcze na Hogwarts Legacy, które ma się pojawić na Nintendo Switch 14 listopada. Też jestem mega ciekawy tego portu, bo no, Hogwarts Legacy miał całkiem niezłą oprawę. Jestem ciekawy, jak wytną, co wytną z wersji na Switcha, żeby to działało w miarę rozsądnie. Także na razie jeszcze na to sobie czekamy. No i ostatnią informacją, którą właściwie przedostatnią, to temat PlayStation Portal, czyli ta
przenośna wersja PlayStation, tutaj panuje pewne takie pewien taki szum informacyjny, bo niektórzy uważają, że jest to konsola, którą można sobie na przykład wziąć do tramwaju i sobie grać w gry ze swojego PlayStation. No niestety nie, ponieważ musi być konsola, jak i ten przenośny padokonsola muszą być w tej samej sieci Wi-Fi. Także to nie jest tak, że możecie sobie wziąć na przykład gdzieś na przykład do szkoły, na studia i grać sobie, włączyć konsolę w domu i na swoim tutaj tym PlayStation Portal grać sobie gdzieś tam z jakiejś odległości. No niestety nie. Wszystko idzie po Wi-Fi i no cóż, możemy grać tylko w pobliżu, jeżeli jest zasięg Wi-Fi. Natomiast to co wiemy, cena 220 euro, czyli coś ponad 1000 zł będzie to kosztowało. Przedsprzedaż startuje 29 września. Wiemy, że będzie 8-calowy ekranik o rozdzielczości 1080p i 60 Hz, czyli 60 klatek na sekundę. No powiem tak, sprzęt prezentuje się na pewno dość ciekawie. Pytanie, czy znajdzie to swojego nabywcę. Zobaczymy, czy będzie to... Znaczy, tak naprawdę jest to troszkę po to, że trochę taka, można powiedzieć, hybryda Switcha, że nie wiem, chcesz sobie na kanapie leżeć, albo ktoś ogląda telewizję, a chcesz pograć sobie w jakąś grę na PlayStation, no to sobie odpalasz portal i możesz sobie tutaj w tą grę dalej kontynuować. Także jest to jakiś tutaj, jakiś tam odbiorca, powiedzmy, jest, natomiast pytanie, czy tych odbiorców tego urządzenia będzie na tyle dużo, żeby ten projekt faktycznie był dla Sony lukratywny. Zobaczymy, na razie czekamy, zobaczymy, jak to z tym portalem się rozwinie. Chciałem Wam dzisiaj też zarzucić jakieś informacje na temat Switcha 2, aczkolwiek troszkę szukałem i wszędzie te informacje troszkę się powtarzały. Natomiast to wszystko są oczywiście absolutnie niepotwierdzone informacje, to są jakieś plotki. Ma być 8-calowy ekran podobno w Switchu, według Switchu 2 oczywiście. Według plotek ma to być prędkość, znaczy konsola ma mieć moc gdzieś tam w PlayStation 4. Natomiast nie wiadomo, czy PlayStation 4, czy PlayStation 4 Pro. To jest w ogóle ciekawe, że Nintendo nigdy się nie kopało z wielkimi, tak naprawdę z mniejszymi, jeżeli chodzi o sprzedaż konsol, o prędkość działania swojej konsoli, tylko robiło po swojemu i o dziwo to zawsze wychodziło im na, znaczy no nie zawsze, prawie zawsze wychodziło im na plus. Natomiast jest taka teza, ja mam taką tezę, że Nintendo wydaje co drugą konsolę dobrą. Znaczy, co drugą konsolę, która okazuje się sukcesem, tak? Było Nintendo 64, potem był GameCube, który był mniej egzemplarzy się sprzedał, potem było mega popularne Wii, Wii U, które w Polsce miały ze dwie osoby, teraz mamy Switcha, który jest mega popularny, więc teraz wychodzi, że Switch 2 będzie tą konsolą mniej popularną. Oczywiście to jest takie tam, wiecie, pitolenie, ale tak obserwuję sobie ten rynek, jak to wygląda i tak to mniej więcej, wiecie, się powtarza cały czas ten cykl. No ale zobaczymy, co tam Switch nowego przyniesie. Ja powiem tak, ciekawy jestem bardzo, z tego względu, że no powiedzmy sobie szczerze, ten pierwszy Switch był naprawdę, stał się naprawdę jakimś fenomenem, który naprawdę udał się Nintendo niesamowicie. W Polsce faktycznie może ta baza użytkowników Switcha nie jest aż tak duża jak PlayStation czy Xboxa, nie wiem, czy mamy jakieś tutaj porównania, ale faktycznie jeżeli chodzi o globalną sprzedaż konsoli, no to kurde, no to naprawdę, naprawdę im to wyszło i tutaj powiem Wam, niesamowite jest to, że ta konsola wcale nie była taka mocna. Ona nie miała w ogóle jakby żadnych aspiracji, żeby się tutaj porównywać do PlayStation 4 czy do Xbox One, czy tam już nie wspominając o PlayStation 5. Natomiast no, oni sobie tam w połowie generacji, aktualnej generacji wydają kolejną konsolę Switch 2, która, no miejmy nadzieję, że również Nintendo przyniesie sporo zysków. Dobra. Jeżeli chodzi o u mnie co nowego, patrzę, u mnie nic nowego aktualnie, absolutnie nic nowego, natomiast kilka informacji, znaczy
Nowe, nie nowe, to mogę powiedzieć, że prawdopodobnie dzisiaj przyjdą mi działające dyskietki do Nintendo Entertainment Disk System. Próbujemy to odpalić z Bad Batem już od jakiegoś czasu, ale okazało się, że dyskietki, które miałem, są niestety uszkodzone. Musiałem kupić nowe. Dzisiaj to jest problem, bo te dyskietki bardzo często nie są sprawdzane. To są jakby magnetyczne nośniki, więc one mogą nie działać. No ale zaryzykowałem, kupiłem 3 dyskietki. Dzisiaj pewnie przyjdą, będziemy próbować. Jeżeli zadziała to, to zrobimy sobie z tego streama z japońskiego Famicoma, z właśnie Nintendo Disk System. Tam nie mam dużo tych gier, bo mam tylko 3 te dyskietki, ale też myślę, że jest to ciekawa rzecz dla fanów Nintendo i będzie warto myślę to sprawdzić. Jeżeli chodzi o ten tydzień, już patrzę, co my tutaj mamy. W piątek mam spotkanie klasowe z liceum, także czuję, że będzie grubo, więc muszę te materiały zrobić na sobotę do czwartku. Dobra wiadomość jest taka, znaczy dobra, niedobra, dla tych co, dla jednych dobra, dla innych niedobra. Dzisiaj będę montował drugi odcinek sztosów na Commodore C64. Pierwszy widziałem, wam się spodobał, znaczy jest to, zdaję sobie sprawę, że jest to materiał dość niszowy, ale i tak wydaje mi się, że się całkiem pozytywnie przyjął i sporo osób się pyta, kiedy będzie część druga, także dzisiaj będę montował część drugą Wielkiej Księgi Sztosów na Commodore C64. Prawdopodobnie patroni z Patronite'a będą mogli obejrzeć go dziś lub jutro, a film sam wleci no jakoś w tym tygodniu, nie wiem kiedy. Nadal czekam na recenzję Armored Core, zajął się nią Bart, ponieważ jest osobą o wiele bardziej obeznaną, poza tym dostaliśmy jeden kod i przyznam szczerze, że wolę dać ten kod Bartowi, który bardziej te gry ogarnia i lepiej to wyciągnie całą esencję z tej gry niż ja. Także czekam na Barta recenzję i gdy tylko się pojawi, będzie wrzucona, będziecie mogli sobie obejrzeć. Bart jest akurat tutaj osobą, która wydaje mi się o wiele bardziej taką odpowiednią, jeżeli chodzi o recenzowanie gier od From Software, jest wielkim fanem, ja nie mogę powiedzieć, że jestem fanem, także jest tutaj osobą, która na pewno więcej informacji wam przekaże, niż ja bym wam przekazał jako totalny w tej materii lajkonik. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio zacząłem sobie troszkę eksperymentować z remixami. To jest taka usługa na YouTubie. Ostatnio wrzuciłem sobie wycięty fragment Krapa i wrzuciłem sobie to na remixa, i żeby patrzę sobie, jak to działa. Pewnie będę was tym troszkę męczył. Chcę zobaczyć, czy faktycznie ma to jakikolwiek sens. Oczywiście nadal będą pojawiać się te shorty, które zazwyczaj wrzucam w te dni, kiedy nie mam żadnego materiału, czyli zazwyczaj jest to wtorek, czwartek, piątek, ewentualnie jeszcze niedziela, w któreś te dni na pewno shortsy lub właśnie te remiksy będą się pojawiać. Także nie musicie pisać, że to recykling Krapów. Tak, jest to recykling, bo wycina to z filmu, który jest na YouTubie i po prostu wrzuca to jako osobnego shortsa, ale jeszcze planuję z tym troszkę sobie poeksperymentować i zobaczyć, co z tego będzie. Dobra, to chyba wszystko, co miałem wam do przekazania w tym odcinku. Patrzcie, prawie w ogóle żadnych jakichś ważnych wiadomości, a 23 minuty mi to zajęło. Także, no cóż, to wszystko. Może sobie w tym tygodniu jeszcze streama jakiegoś zrobimy. Nie obiecuję, ale dobrze by było. Aha, jeszcze jedna rzecz. Widzicie, zapomniałem. Do tej najmniej ważnej rzeczy bym zapomniał. Wiele osób oczekiwało Krapa w tym tygodniu. W zeszłym tygodniu on się nie pojawił, ponieważ wypadło mi coś grę, natomiast nie udało mi się jeszcze skończyć, jeszcze w nią gram, prawdopodobnie pomęczę ją dzisiaj, jutro i będę próbował na sobotę tego Krapa dla was zmontować. No i oczywiście jeszcze jedna rzecz, o której też zapomniałem, zacząłem troszkę ogrywać gier z Vity, to już mówiłem wcześniej, z Vity i z PSP, żeby tworzyć recenzje po latach. Ostatnio się w to mocno wkręciłem i możecie się spodziewać, że tych gier z kieszą solek Sony będzie więcej. Zwłaszcza, że no mówię, sporo w te gry ostatnio gram, mam taki trochę luźniejszy czas, także ogrywam sobie tutaj gierki z PlayStation przenośnych i będę z nich na pewno robił jakieś materiały. Dobra, tym razem to już tyle. To naprawdę tyle, już więcej nie mam dla was wiadomości. Pozdrawiam, Synergik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.